Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus tak zaczął mówić. Dziś w waszych uszach spełniło się to pismo. Wszyscy wystawiali mu świadectwo i dziwili się, że tak wdzięczne słowa wychodzą z jego ust. Mówili, czyż nie jest on synem Józefa? Jezus odezwał się do nich. Z pewnością do mnie odniesiecie to przysłowie. Lekarzu, siebie samego uzdrów. Uczyń i tutaj w swojej ojczyźnie to, co się dokonało w Kafarnaum. Powiedział też, o tak, oświadczam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Prawdą jest to, co wam powiem. Wiele było w Izraelu wdów za dni Eliasza, kiedy to niebo zamknęło się na 3 lata i 6 miesięcy i nastał wielki głód w całym kraju. A do żadnej z nich Eliasz nie został posłany, tylko do owdowiałej kobiety w Sarepcie Sydońskiej. Tak samo wielu było w Izraelu trędowatych za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie doznał oczyszczenia, tylko Naaman Syryjczyk. Kiedy to usłyszeli, wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Wstali i wyrzucili go z miasta, poprowadzili go aż na urwisty stok góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić w przepaść. On jednak przeszedł pomiędzy nimi i oddalił się. Oto słowo pańskie. Ksiądz Michał mówił, że mnie to rozważanie, czy rozważanie tego czytania przygotował, a mi osobiście tak nie do końca pasuje to, co przeczytałem. Nie idzie tego do końca zrozumieć, jeśli sobie nie przypomnimy Ewangelii jeszcze z wcześniejszej niedzieli, czyli nie z ostatniej, a z przedostatniej. To jest dość ważne, bo Jezus przychodzi do Kafarnaum, do Nazaretu Jezus przychodzi i tam idzie do synagogi i zostaje poproszony, sługa podaje mu księgę Izajasza, proroka Izajasza, aby czytał i dopiero w kontekście tego izajaszowego czytania Jezus mówi kolejne słowa, że dziś one się spełniały w waszych uszach. My słyszeliśmy, że dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli, a Pismo Święte w tłumaczeniu pierwszego Kościoła nam mówi, dziś w waszych uszach spełniło się to Pismo. W waszych uszach, czyli w tobie. Ale jakie Pismo? Pamiętamy, co było tydzień wcześniej w niedzielę? Kiedy Jezus otrzymał Izajasza, proroka Izajasza, księgę, rozwinął ją i przeczytał ten fragment doskonale nam znany. Duch Pana nade mną, ze względu na Niego namaścił mnie, abym ubogim przekazał radosną nowinę. Posłał mnie, abym wziętym do niewoli ogłosił uwolnienie, a ślepym przejrzenie. Abym załamanych odesłał w wolności, abym ogłosił rok łaski Pana. Proroctwo o Mesjaszu. Jezus staje przed swoimi w Nazarecie, czyta proroka Izajasza, który zapowiada przyjście Mesjasza obwołującego rok łaski. Już nie pamiętam, czy już na naszych spotkaniach projekt Abba to padło, czy kiedyś po prostu w którejś z homilii o tym mówiłem, czym jest ten rok łaski. Na jednych czy drugich rekolekcjach przypominałem, czym jest ten rok łaski, o którym mówi Izajasz. I Jezus mówi, dziś w waszych uszach spełniło się to pismo. Czemu ciągle do tego powracam? Bo moi kochani, Jezus zaczyna nauczać i można powiedzieć, że stawia dzisiaj przed swoimi rodakami pewne exposé swojego działania, tego co przed nim, tej misji, którą przyszedł spełnić, o której słyszeliśmy też w homilii Światłość dla świata. To jest expose. My już jesteśmy przyzwyczajeni do tych różnych wygłaszanych expose. Spełniają się albo nie. A Jezus mówi, dziś już się to spełniło, co zapowiedziałem. Dziś się spełniło to, co przeczytałem. To jest niesamowita moc, niesamowite działanie Bożego Słowa, które dotyka, bo co? Bo przyszło do swojej własności, przyszło jako światło, żeby rozproszyć ciemności grzechu, ciemności śmierci, ciemności diabła, ciemności tego świata. Po co? Aby człowiek doświadczył miłości Boga, aby ten załamany usłyszał słowo pocieszenia, aby ten, który jest w niewoli, odszedł uwolniony, aby cały, nie tylko naród izraelski, ale cały świat doświadczył roku łaski. I teraz czym jest ten rok łaski? Znowu trzeba wrócić nam do Starego Testamentu. Otóż to był rok jubileuszowy. Rok 70, co 70 lat był taki rok łaski. Na czym on polegał? Otóż tego roku co 70 lat wszystkie długi były darowane. Jeżeli ktoś miał jakiś dług u kogoś, jakiekolwiek by nie były, to był rok, kiedy darowano wszystkie długi. To był rok, kiedy z racji jubileuszu wypuszczano wszystkich więźniów. Darowano im wszelkie kary. Jeśli w tym roku jeszcze siedzieli w więzieniu, to właśnie przychodził rok łaski i otrzymywali wolność. I moi kochani, Jezus przychodzi właśnie po to. Z jakiej niewoli chce wyrwać mnie czy ciebie? Co dzisiaj krępuje moje albo twoje serce? Ja się podzielę z wami, ksiądz Michał mówi o swoich przygodach, ja wam powiem o moich przygodach duchowych. Nie są nie wiadomo jakie, ale co miesiąc standardowo, jak się zbliża projekt Abba, kiedy mamy głosić Słowo Boże, kiedy mamy modlić się w różnych potrzebach, to wierzcie mi, w tygodniu, półtora tygodnia przed, to ja muszę pójść do spowiedzi raz, dwa, trzy, częściej, mniej lub rzadziej. Ale tak kilka przynajmniej razy, żeby mieć spokojne serce, że nie zawaliłem niczego. Po prostu w tym czasie przychodzi tyle różnych sytuacji, gdzie zawalę modlitwę, gdzie spapram jakieś moje obowiązki, czy jakakolwiek inna rzeczywistość mojego życia zostanie przeze mnie zaniedbana i sumienie mówi, już korzystaj z Bożego miłosierdzia, idź do światła i te kąty dobre pooglądaj. Miesiąc w miesiąc, możecie mi nie wierzyć, ale tak jest. Dlaczego tak się dzieje? No bo jeżeli chcesz się zbliżyć do światła, to też będzie działał ktoś, komu zależy, żebyś się od tego światła nie zbliżał. I będzie rzucał różne kłody pod nogi. Dlatego trzeba właśnie mocy Chrystusa, który przychodzi i wypowiedziane exposé już się ma spełniać w moim i w twoim życiu. Zauważmy, kochani, gdzie Jezus głosi to słowo? W synagodze. W synagodze. Wiemy, że kult Starego Przymierza koncentrował się na świątyni jerozolimskiej. A zatem ofiary można było składać tylko w świątyni. Synagogi były domami modlitwy, gdzie gromadzili się Żydzi w szabat, aby słuchać Słowa Bożego. Chrystus, ustanawiając taką, a nie inną wspólnotę Kościoła, dał nam niesamowity dar, gdzie świątynię mamy niemalże w każdej miejscowości, a domem modlitwy, synagogą, gdzie słuchasz Słowa Bożego, które dziś ma spełnić się w twoich uszach, tym domem modlitwy powinien być i ma być twój dom. Dlatego nas zaprasza Jezus. Co za tym idzie dalej? Reakcja słuchających Jezusa też jest niesamowita. Wszyscy wystawiali Mu świadectwo i dziwili się, że tak wdzięczne słowa wychodzą z Jego ust. Zobaczcie, moi drodzy, ci, którzy słuchali Jezusa, Jego rodacy, byli zachwyceni tym, co mówi Jezus. Jak często my się potrafimy zachwycać takim czy innym mówcą, takim czy innym ewangelizatorem, takim czy innym biskupem, proboszczem. Potrafimy się zachwycać. Ale na ile przyjmuje to, co ten właśnie prorok w danym momencie, anioł, przez małe a, mówi do mnie i na ile ja wprowadzam to w życie. A więc przyklasnęli mu. Ale miłość nie szuka poklasku, jak wiemy. I później dziwili się, czy nie jest to ten, którego znamy, syn Józefa. No Józefa cieśli, no znamy go przecież. Więc jak to możliwe? Nie byli w stanie słuchacze z Nazaretu przeskoczyć tego, że on jest spośród nich, wyrósł w tym, a nie innym mieście i głosi im Bożą prawdę. Więcej, mówi jeszcze o tym, że te słowa proroctwa się spełniły właśnie w tym momencie, kiedy zostały odczytane. I co się dzieje? Zaczyna się serce buntować. Ile razy, kochani moi, w naszym życiu słyszeliśmy, nie chodzi o dobre rady, ale naprawdę słowa troski, kiedy błądziliśmy, kiedy popełnialiśmy, kiedy podejmowaliśmy błędne decyzje, kiedy popełnialiśmy takie czy inne błędy i spotykaliśmy ludzi, i bożych ludzi, i ludzi, którzy dla nas są życzliwi, i słuchając ich słów w naszym sercu rodził się bunt. I chcielibyśmy tak podrzeć jak ci z Nazaretu też, nad jakąś skarpę i bum, żeby już nie słuchać. Trudno jest przyjąć Słowo Boże. Trudno jest je przyjmować, kiedy widzę tylko i wyłącznie, kiedy czuję, że to Słowo mnie tylko osądza. Jezus, który przychodzi, aby spełnić proroctwa, przychodzi nie osądzając nikogo. Bo sąd się dokonał. Sąd dokonał się przez prawo, przez przykazania. Jezus przychodzi, aby Jego słuchacze doświadczyli miłości, doświadczyli roku łaski, doświadczyli uzdrowienia ze swoich słabości. I dzisiaj my chociażby gromadzimy się w tej świątyni, aby słuchać tego słowa i z zachwytem je chcemy przyjmować. Ale co będzie, kiedy wyjdę z tej świątyni? Czy uczynię z mojego domu jeszcze mocniejszy dom modlitwy, spotkania ze Słowem Bożym? Czy pozwolę się temu Słowu poprowadzić? Pan Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii, pokazując czy głosząc swoje exposé, pokazuje ten pewien konflikt w sercach Jego słuchaczy. Więcej, pokazuje, że to zamknięte serce może sprawić, że łaska Boża nas minie. Gdzie to mówi? No właśnie o tych sytuacjach ze Starego Przymierza, ze Starego Testamentu, gdzie Jezus przywołuje Eliasza, który został wysłany do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Wdów w narodzie wybranym nie brakowało, a jednak łaska minęła te właśnie wdowy, a Eliasz został wysłany do poganki. Kiedy następca Eliasza był prorokiem w Izraelu, uzdrowiony został znowu poganin, Syryjczyk, Naaman, a trędowatych na pewno nie brakowało w Izraelu. Czemu tak się działo? Bo serce, wejdziemy w te księgi królewskie, kiedy działali, księgi kronik, kiedy działał i Eliasz, i Elizeusz, to zobaczymy, jak wiele było pogaństwa w narodzie wybranym w Izraelu. Nawet królowie składali ofiary Aszerom, Asztartom, Baalom i nie wiadomo czemu. A więc serce człowieka tamtych czasów było zamknięte, dlatego Bóg pukał do serc pogan. Jezus przed taką postawą ostrzega. Bóg przychodzi z miłością nie żeby potępiać, ale żeby dawać. A chce dawać potężnie. I o tym słyszeliśmy w tym nieprzypadkowym rozważaniu Księgi Malachiasza. Chce dawać potężnie. Chce dawać miłość. Bo Bóg tylko to może dać człowiekowi. Niech dzisiaj moje serce będzie otwarte na to, co Bóg pragnie mi dawać. Bo obraz, który mi Bóg pokazuje, obraz samego siebie, na kartach Słowa Bożego Starego i Nowego Testamentu jest jeden. Bóg jest miłością, który chce kochać. Amen.